Cześć, to znowu Paruwa. Chciałbym wam przedstawić kolejną garstkę informacji na temat Age of Sigmar RPG, a tak naprawdę Age of Sigmar Soulbound. W tej odsłonie opowiem wam o rasach i profesjach, jakie dostaniemy w podstawowym podręczniku. Przynajmniej o tych, które zostały zapowiedziane. Mój pierwszy film znajdziecie w opisie, jeśli jeszcze na niego nie trafiliście. W corebooku otrzymamy opcję grania tylko frakcjami i postaciami z sojuszu dobra, czyli porządku, inaczej Grand Alliance Order. Są to frakcje teoretycznie dobre, a ja scharakteryzowałbym je jako sojuszników Sigmara. W tej grze nigdy nie będziemy grali do końca dobrymi postaciami, ale to moja subiektywna opinia i na pewno ją wam kiedyś bardziej przedstawię, a możecie też ją odnaleźć w pierwszym filmie. W każdym razie, na chwilę obecną C7 zaprezentowało 12 profesji z 8 frakcji, czyli idealnie z każdej frakcji, która istnieje w grze bitewnej. Dla porządku będę opowiadał najpierw o frakcji, a potem o profesjach, które otrzymamy do grania. Feles Reyersi. Jestem wielkim fanem krasnoludów, więc musiałem być pierwszy. Frakcja ta charakteryzuje się nienoszeniem ubrań. Wszyscy porównują ją do starych zabójców troli, jednak to nie jest do końca prawda. Fyre to frakcja krasnoludów, która zachowuje dużą część starych tradycji. Mają kult Grumniego, który umarł w walce z Matką Ognistych Jaszczurów, a podczas jego śmierci jego moc została rozsiana po wszelkich realmach i została wchłonięta przez szlachetne kruszce, nadając im magicznych mocy, zdolności. Fyre nazywają te kruszce Urzłotem i zrobią wszystko, aby je zdobyć. Dzięki Urzłotu tworzą runy wzmacniające, które wszczepiają sobie w ciało, aby zdobyć dodatkowe siły. Żeby nie było tak wesoło, jeśli tego nie będą robić wystarczająco często, to utracą siły, a moc ich run osłabnie, więc jest to dla nich swego rodzaju narkotykiem i głównym celem każdego przedstawiciela frakcji. Krasnoludy otrzymują umów za wszelką cenę, ale nie obchodzi ich nic poza złotem i ich religią. Nie zrobią wiele bez wyznaczenia wyższego celu, chyba że będzie to obwiane jakimś znakiem od ich boga Grumniego. Z tej frakcji dostaniemy profesję Runemastera, czyli Kowala Run, Battlesmithera, czyli Kapłano Wojownika Sztandarowego i Doomseekera, czyli Wędrownego Wojownika. Druga frakcja, Sylvaneth. Rasa Driad, żywych drzew i istot powiązanych z siłą natury i lasu. Sylvaneth to powiązani pieśnią i mocą ze sobą istoty, które pod przewodnictwem Alariel pięgnują duszę natury i budują potęgę życia. Wędrują po realmach i innych wymiarach i sieją dusze, z których wyrastają ich bracia i siostry. Zbierają też dusze poległych, aby ponownie oblec je w realne ciała. Z tej frakcji dostaniemy Kurnot Hunterów, czyli elitarnych wojowników, oraz Branch Wyche, czyli czarodziejkę opiekunkę. Trzecią frakcją jest Daughters of Cain, elfy, a właściwie Aelvis, które oddały się całkowicie Bogu Krwi. Pełne powagi elfy w swojej religii i walce oddają część swojemu bogu przez przelewanie krwi. Im więcej, tym lepiej. Szkolone w jednym celu wojowniczki sługi Morati walczą o posłuch swojego boga. W tej frakcji dostaliśmy tylko na razie Witch Elfkę, czyli zwykłą wojowniczkę zabójczynię. W czwartej frakcji wracamy do moich ulubionych krasnoludów. Jest to zupełnie inne spojrzenie na krasnoludy. Frakcja Caradon Overlords. To są krasnoludy, które aby ratować się przed End Timesem, zrobiły wszystko i zamknęły się w ciemnościach jaskiń. Czy czymś podobnym, nie pamiętam detali, mogę je omówić w filmie tylko dedykowanym dla nich. Kiedy się jednak wydostały, zobaczyły świat w chaosie. Aby dalej żyć, wynalazły technologię, która pozwoliła im wznieść się w niebo i zapomnieć o ziemi. Jako banici pragnący żyć stworzyli wielkie podziemne porto miasta, w których prowadziły handel, rozwijały się i szabrowały co się dało. Tak, inżynierowie, krasnoludy piraci. Najbardziej rozwinięta rasa technologicznie w świecie Aosa. A w tych przyjemniaczkach możemy wcielić się w chemika, czyli inżyniera, naukowca ich frakcji, oraz Sky Engineer, czyli inżynier, mechanik i sporadycznie wojownik poborowy. Piątą frakcją jest Aidoneth Depki, w skrócie Elfo Syleno Vampire.
To mój ulubiony opis tej rasy. Są to elfy z głębin oceanów i wód, które wyruszają na podboje ziemi, aby zdobyć duszę, czyli energię do przeżycia. Dzięki swojej tajemnej naturze mało raz spodziewa się ich ataku, a dzięki potężnej magii mogą przebywać bezpiecznie wyprawy na suchy ląd i zapraszać śmiałków do swoich wodnych królestw. Doskonale wyszkolona armia zwinnych i zabójczych elfów, które w swoich zastępach mają wsparcie nie tylko swoje, ale również wodnych potworów. Tutaj do gry dostajemy Soulskerta, czyli tropiciela i przewodnika, oraz Tradecastera, czyli najwyższego ich czarodzieja. Szósta frakcja, Stormcast Eternas, czyli złoci chłopcy Sigmara. Armia przekutych wojowników z dusz wyznawców Sigmara z wszechczasów. W kuźniach Azyru, początkowo Sigmar, a później jego słudzy, przekuwają dusze wiernych wyjętych z dowolnego czasu, aby stworzyć z nich idealnych wojowników. Jest to odpowiedź Sigmara na panujący chaos. Pierwsza armia walcząca tylko za chwałę Sigmara i w celu przywrócenia jego jedynego panowania. Tutaj dostajemy następujące możliwości. Knight Incantor, wojownik Sorcerer. Knight Vantor, latający wojownik strzelec. Knight Questor, błędny rycerz szukający przygód. Knight Azeroth, wojownik przewodnik. Siódmą frakcją, czyli Cities of Sigmar, wolni ludzie, nie mogliśmy zapomnieć o klasycznych humanoidach. Ludzie też przetrwali panowanie chaosu i stawiali opór, bądź chowali się i starali się stawiać w opór. W miastach uratowanych i odbudowanych zebrali siłę do walki z chaosem i dzięki temu możemy wcielić się w Battle Mage'a, czyli klasycznego maga, Warpriest'a, czyli klasycznego kapłana wojownika, i w zwykłego wojownika ludzkiego żołnierza. Ósma frakcja, Serafony. Jaszczuro ludzie. Nie oszukujmy się. Demony lekko niewiadomego pochodzenia, które pojawiają się z mocą gwiazd. Przyzywane przez swoich dowódców zastępy jaszczurek, które nieustannie i od zarania dziejów walczą z chaosem. W tej frakcji na razie dostaliśmy do dyspozycji tylko King Starprista, czyli pomniejszego czarodzieja. Taka ciekawostka na koniec, jest zapowiedziana też postać Mysterious Realm Workera, czyli tajemniczego wędrownika światów. Postać ta była przedstawiona do tej pory tylko w dwóch książkach fabularnych ze świata Age of Sigmar i nie wiadomo na tę chwilę, czym dokładnie jest. Wiadomo, że jest to człowiek, który wędruje po świecie. Dajcie znać, która rasa wam się najbardziej spodobała i myślę, że to zachęci mnie do zrobienia o danej frakcji obszerniejszego materiału, w którym opowiem dokładnie ich historię i powiązania z innymi frakcjami oraz przedstawicieli, czy te profesje, które możecie zagrać. Generalnie dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!